Witam wszystkich bardzo serdecznie w moim kolejnym materiale na kanale. Dzisiaj z gry Battlefield 5 i Enlisted. I dzisiaj zajmujemy się, mi się wydaje, dość interesującą bronią. Jest to broń z segmentu, który w grach nie otrzymuje, że tak powiem, zbytnio dużo uwagi. Z racji na to, że no, niekiedy nie jest prawie w ogóle wykorzystywana. Czasami ktoś tam na chwilę ją obsadzi, ale raczej to nie jest broń, którą używa się w każdej bitwie. Przynajmniej nie każdy gracz jej używa. I nie jest to broń, do której przywiązuje się wielką wagę, pomimo tego, że jest dość istotna. Chodzi tutaj o 2 cm flak 38. Jest to niemieckie działo przeciwlotnicze. Flak to skrót od nazwy Fliegerabwehrkanone i jest to modyfikacja, właściwie ulepszenie działa flak 30 tego samego kalibru 20 mm. Niemieckie oznaczenia zazwyczaj są podawane w centymetrach, czyli mamy 2 cm. Największą różnicę stanowi pomiędzy tymi działami szybkostrzelność. W przypadku flak 30 jest to szybkostrzelność rzędu 280 strzałów na minutę, natomiast flak 38 już może wystrzelić 420 strzałów na minutę, czyli dużo, dużo więcej. Warto zaznaczyć, że to działo było zasilane z 20 nabojowych magazynków. Dlaczego to stanowiło problem? No bo już zwiększenie szybkostrzelności kolejne było po prostu niemożliwe z racji właśnie na sposób zasilania. No a skuteczność tego działka nie była specjalnie wysoka. Zaznaczmy, że to jest działo przeciwlotnicze, więc tutaj musimy no, mieć szansę, że tak powiem, skutecznie zniszczyć samolot wroga, a pojedynczy pocisk 20 mm no, nie był w stanie tego zrobić, nie był w stanie porządnie uszkodzić właśnie samolotu, żeby uniemożliwić mu dalsze działania, więc starano się zwiększyć właśnie szybkostrzelność tego działka i uzyskano to poprzez właśnie sprzężenie poczwórne. Ta wersja nosi już oznaczenie Flak Firing 38. Mamy tutaj 4 działka, no i dzięki temu uzyskujemy szybkostrzelność teoretyczną rzędu 1800 strzałów na minutę, czyli całkiem, całkiem sporo. Jednak warto tutaj zaznaczyć, że no niestety szybkostrzelność praktyczna to było 1000 strzałów mniej, bo zaledwie 800 strzałów na minutę, no ale tak już lepiej niż te 400. Jeśli chodzi o pojedyncze działko, czyli flak 38, no to tutaj mamy 4-5 osób obsługi, natomiast jeśli chodzi o już poczwórne działko, to tych osób jest 6-7. Jeśli chodzi o wykorzystanie tego działka, no to przede wszystkim powinniśmy go wykorzystywać właśnie w przypadku ostrzeliwania samolotów. Jednak na podstawie gry Enlisted można zauważyć, że to działko może mieć zastosowania alternatywne, nie konkretnie przeciwlotnicze, ale na przykład dość dobrze spisuje się przeciwko piechocie. Jak najbardziej tak można wykorzystać to działko. Będzie się do tego nadawało. Jeśli chodzi o ostrzeliwanie czołgów, to jest problem, bo raczej nie przebijemy tych czołgów. Może przy naprawdę dobrej sytuacji, kiedy to będziemy strzelali w bok albo będziemy strzelali w tył bardzo słabo opancerzonego pojazdu, to mu coś tam zrobimy, ale no raczej na czołgi nie bardzo. Tutaj mi się wydaje przede wszystkim samoloty i piechota. Jeśli chodzi o zestrzeliwanie samolotów, to raczej nie ma większego problemu z tym, jest to raczej dość skuteczne działko. Natomiast jeśli chodzi właśnie o piechotę, to też im się wydaje potrafi nieźle zmasakrować właśnie przeciwnika. No i na dodatek w przeciwieństwie na przykład do karabinu maszynowego, no to jest ta zaleta, że ona posiada te osłony i trudniej się, że tak powiem, dostać do załogi, czyli trudniej jest właśnie ustrzelić strzelca, więc no trzeba brać to pod uwagę. Ponadto jak zaczną w nas naparzać 4 20 mm działka, no to jednak raczej nie czujemy się zbyt komfortowo. W grze niestety oczywiście najlepiej współpracuje to działko z inżynierem, no bo może uzupełnić on amunicję, która dość szybko się, że tak powiem, kończy. I to jest, powiedzmy sobie, największa bolączka tego działka, właśnie amunicja. Jeśli chodzi o siłę ognia, to ona jest wystarczająca, większość samolotów jest w stanie to działko bez większego trudu zdjąć. Warto zaznaczyć, że te działka różnego rodzaju właśnie wersje, czy to pojedyncze, czy też poczwórne, montowano na różnych pojazdach przeciwlotniczych. Na przykład montowano te działka na transporterach SDKFZ-71, ale również na przykład na takich pojazdach jak Möbelwagen, czy też Webelwind.
I właśnie tutaj wykorzystywano przeróżne wersje tych działek. Mogły być to pojedyncze właśnie działka poczwórne, więc jak najbardziej te działka były wykorzystywane. Była to broń mimo wszystko, mi się wydaje, całkiem udana, całkiem niezawodna i całkiem dobrze się sprawdzała. No aczkolwiek była ona niekiedy niewystarczająca, właśnie ta szybkostrzelność, której nie można było zwiększyć, sprawiała, że no nie zawsze po prostu te działka spełniały swoją rolę. Aczkolwiek wiem, że jest to całkiem przyjemna broń w Battlefieldzie, grałem całkiem spoko, jak najbardziej możemy coś tam ustrzelić na niebie. Jeśli chodzi o Enlisted, no to mniej właśnie skupiamy się na celach latających, bardziej tutaj mi się wydaje zmasakrowana piechota. I co ciekawe, zauważyłem, że te działka się wykorzystuje również w Postscriptum. Nie grałem, ale miałem okazję znaleźć się pod ostrzałem właśnie tego działka przeciwlotniczego z racji na szybkostrzelność i na całkiem niezłą siłę ognia. Po prostu w Postscriptum niektórzy gracze wykorzystują te działka jako typowe działka do masakrowania piechoty, więc to też warto wziąć pod uwagę. A z racji właśnie na realizm, no to powiem tak, no to działko potrafi narobić problemów. Po prostu ciężko jest go momentami zdjąć. Dobrze ustawione właśnie działko doskonale się spisuje właśnie w roli masakratora piechoty, więc jak najbardziej to działko ma wiele zastosowań. Na pewno w grze Enlisted jest to jedna z ulubionych broni inżynierów, bo możemy zarówno sobie zdjąć samolot, jak i po prostu zmasakrować piechotę. I nie ma z tym większego problemu. No, z czołgami jest problem, no ale nie można mieć wszystkiego. Ja już powoli będę kończył. Napiszcie, co wy myślicie o działku Flak 38. Czy graliście tą bronią w grze Enlisted, a może graliście tą bronią w jakiejś innej grze? Może graliście tą bronią w grze Battlefield, jak tam się ta broń spisywała, może w Postscriptum, może po prostu w jakiejś innej produkcji na tą broń natrafiliście, jak tam się spisywała, czy była ta broń równie skuteczna, czy może jednak raczej czegoś wam brakowało w tej broni, mogłaby być ona lepsza, na przykład miała za małą szybkostrzelność albo za małą siłę ognia. Też istnieje taka opcja, że po prostu ta broń nie była tak dobra. Z mojej strony to tyle. Jeśli film wam się podobał, no to zostawcie lajka, zasubskrybujcie kanał, komentarze jak zawsze są dla was. Trzymajcie się ciepło, do usłyszenia, no i cześć!